Swoim debiutem dla reprezentacji Polski Nikola Zalewski rozbudził niesamowite oczekiwania, które potem, mam wrażenie, trochę przygasły. Ale po ostatnich spotkaniach barażowych w wykonaniu młodego reprezentanta Polski wszyscy znów liczą na to, że on niedługo będzie główną gwiazdą reprezentacji. No właśnie, powiedziałem młodego piłkarza. Słuchajcie, Zalewski cały czas ma zaledwie 22 lata. To jest rocznik 2002. To jest dopiero początek tej kariery. No i dziś sprawdzimy, jak będzie wyglądała cała kariera Nikoli Zalewskiego według FC24. Bo to może być kariera wyjątkowo ciekawa ze względu na to, że ten zawodnik z doświadczenia wiem, że lubi zmieniać kluby, lubi się fajnie rozwijać, więc mamy szansę na to, żeby prześledzić tu naprawdę arcy ciekawe losy piłkarza, którego oceny ogólnej na razie jeszcze nie znamy i który w ogóle według gry ma 21 lat. Więc to będzie długa przygoda, ale wiem, że takie materiały lubicie. Szczególnie mam nadzieję, że ten, gdzie gwiazdą jest reprezentant Polski, przypadnie wam do gustu, więc jeśli tak, no to widzu, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał. Cały czas tyle osób nie subskrybuje, no weź, żeby ten przycisk był szary. A jeśli chodzi o Zalewskiego, to już wiemy, że jego ocena ogólna na początku tej kariery to 75. Może zagrać na lewym wahadle, na lewej pomocy, na prawej pomocy. Bo rzeczywiście, on może zagrać praktycznie wszędzie po bokach. I tym bardziej ciekaw jestem, jak wyglądać będą jego przygody. Oczywiście my zajmujemy się tutaj wirtualnymi poczynaniami Zalewskiego, ale wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak obstawiacie, jak dalej potoczy się ta kariera. Czy może niczym Francesco to Totti zostanie całą swoją piłkarską przygodę w Rzymie, czy może poszuka jakiegoś innego wyzwania? Jestem naprawdę ciekawy, jak waszym zdaniem będzie to wyglądało. Przypominam, że partnerem kanału jest Razer, którego produkty znajdziecie w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl. Link w opisie. A jedno jest pewne, po pierwszym oknie transferowym Zalewski decyduje się pozostać w Romie. Romie, która na koniec tego sezonu, zobaczmy, które miejsce zajęła. No próżno oczywiście Rzymian szukać w strefie spadkowej. Tego się spodziewaliśmy. Jest to lokata wysoka, bo to jest wicemistrzostwo Italii, to jest przepustka do Champions League w przyszłym sezonie. A jeśli chodzi o Europę w tym sezonie, no to Roma zaliczyła sromotną klęskę, bo odpaść w 1/8 finałów Ligi Europy to nie byłby wielki problem, ale odpaść z Lazio 1-4, no to już jest plama na honorze. Tak samo oczywiście określić można by było ewentualny brak reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy. Zobaczmy, czy Polacy się zakwalifikowali. No chyba nie. No nie. Nie ma reprezentacji Polski w żadnej z grup, więc Zalewski ma spokojne wakacje. Po sezonie, który na pewno może zaliczyć do udanych pod tym względem, że rozwinął się do 77 oceny ogólnej, ale pytanie, jak to wyglądało, jeśli chodzi o grę w lidze. Dla Romy Zalewski zagrał solidnie, bo w 27 spotkaniach zaliczył 3 bramki, 2 asysty. To naprawdę są niezłe wyniki i warto zwrócić uwagę na to, że był najczęściej wykorzystywanym wahadłowym w swojej drużynie. I nie ukrywam, że bardzo ciekawi mnie, czy będzie to miało wpływ na jego ewentualny transfer w letnim oknie transferowym, bo no jednak jest to piłkarz, który nie pojedzie na Euro, więc tam nie zabłyśnie, ale z drugiej strony to może sprzyjać jakimś negocjacjom, jeśli chodzi o przenosiny. Naprawdę ciekawy jestem, jak to wyjdzie, bo tak jak zresztą powiedziałem, Nikola Zalewski bardzo często przenosi się w tym wirtualnym świecie. Mam wrażenie, że prawie za każdym razem obiera ścieżkę do Borussii Dortmund. No ciekaw jestem, czy tak będzie wyglądało to w tym przypadku. Już wiemy, bo dojeżdżamy do 1 września, zatem mamy zamknięte okno transferowe. No i zobaczmy, w centrum transferowym Zalewski nie, cały czas zostaje w Romie, ale zobaczcie, rośnie już jego wartość na rynku, rośnie jego ocena ogólna. Jeszcze na koniec sezonu 77, teraz już 78, to naprawdę fajnie się prezentuje. No to co, drugi sezon zakończony i zobaczmy, na jakim miejscu w tabeli była Roma. Czy znowu zakwalifikowała się do Europy, a może zdobyła swoje pierwsze Scudetto w tym odcinku? No nie, to jest 6. lokata, ale widzimy, że Inter też nie najlepiej. Mistrzowstwo zdobywa Milan, 97 punktów. Ja jeszcze tylko sprawdzę, czy ja szukam dobrego zespołu, bo Zalewski przecież w styczniu mógł zmienić drużynę, ale nie. Cały czas jest w Romie, cały czas się rozwija, wygląda to coraz lepiej. No ale pytanie, czy też zdobył jakieś trofeum? No wiemy, że Scudetto nie, no to może Puchar Włoch? No nie, Roma odpadła w półfinale z Juventusem. No ale była przecież jeszcze Liga Mistrzów. Oczywiście, nie widzimy Romy w finale, w półfinale też nie. Czy oni w ogóle wyszli z grupy? Zobaczmy sobie to na początku.
początku i Roma spadła do Ligi Europy. No ale może tam jakoś lepiej to wyglądało. Tottenham wygrywa Ligę Europy, a Roma przegrała z Unionem Berlin w dwumeczu. Co wy robicie tam? Tego nie wiem. Natomiast wiem, że jeśli chodzi o zespół ze stolicy Włoch, to patrzymy sobie na wahadłowych. Zalewski po raz kolejny 25 spotkań, więcej niż Spinazzola, no który jest jego największym rywalem do składu ze względu na pozycję, jak to działa w symulacjach. Foyt pojawił się także w Romie, ale słuchajcie, no to co najciekawsze w tym wszystkim, no to fakt, że to był gorszy sezon Zalewskiego. Mniej goli, mniej asyst, no i przede wszystkim ta średnia ocen wydaje się, że niższa. Ale to, co najbardziej istotne na tych początkowych etapach tego odcinka, no to, że fakt, że już w tym momencie 23-letni piłkarz cały czas się rozwija, że ta ocena ogólna idzie do góry, a może za tym przyjdzie jakiś transfer, może coś innego, ale dzieje się, jakby to nie jest tak, że on stoi, 75 oceny ogólnej, 0 rozwoju, nie wiem, 5 meczów w sezonie. No bo w tych odcinkach takiej sytuacji się boję, że mamy, wiecie, zawodnika, gdzie budujemy sobie oczekiwania, a potem się okazuje, że ziomal się nam w zasadzie w ogóle nie rozwija i że ta kariera jest nudna. Tu może jeszcze fajerwerków nie ma, ale liczę na to, że naprawdę będziemy musieli chociażby popodróżować za Polakiem, ale jeszcze nie w tym momencie. Cały czas gra w Romie. I zawrzyjmy sobie tutaj taki mały układ, że jeżeli on przez te pierwsze, nie wiem, 8-10 sezonów w tej Romie będzie grał, to my go prędzej czy później gdzieś przeniesiemy, żeby stestować go na troszkę innym rynku, żeby zobaczyć, jak poradziłby sobie w innym świecie, ale mam nadzieję, że to nie będzie konieczne. Naprawdę liczę na to, że już niedługo Zalewski się gdzieś ruszy i wraz z nim my pójdziemy w świat i będziemy obserwowali, jak podbija inne ligi. Zatem wiemy, że jak na razie Zalewski się nie rusza, ale czy ta Roma ruszyła się wyżej w tabeli? Nie. To będzie kolejny sezon na 6. miejscu, no ale wiemy, że grali oni w tych teoretycznie najprostszych europejskich rozgrywkach, więc zaraz zobaczymy, jak wyglądała ich przygoda w Lidze Konferencji. Tu widzieliśmy, że w pucharze nie najlepiej, no ale jest. UEFA Europa Conference League, którą wygrywa, no może nawet włoski zespół, ale nie będzie to Roma, bo ta właśnie z Atalantą Bergamo odpadła w półfinale. Więc szkoda z jednej strony, ale z drugiej Zalewski rozwija się jak szalony. To już jest 81 oceny ogólnej zawodnika, który ma 24 lata, więc słuchajcie, jeszcze jedno oczko i wskakuje na poziom w FC24 uznawany za klasę światową. To już naprawdę nie są przelewki. No zresztą, ilu wyżej ocenionych zawodników byłoby teraz w reprezentacji Polski? Myślę o overallach i co? Wojciech Szczęsny, Robert Lewandowski, Piotrek Zieliński, no i w tym momencie nikogo więcej byśmy nie znaleźli. Tym bardziej mi się to podoba, ale chciałbym, żeby za tym poszły także statystyki. I zobaczmy, jak to wyglądało w tym sezonie. 33 mecze Nikoli Zalewskiego, 9 bramek, 15 asyst. Słuchajcie, a ja patrzę w tym momencie tylko i wyłącznie na statystyki z Serie A. Dorzućmy do tego Coppa Italia. Jeżeli gdziekolwiek zdobył on jeszcze jedną bramkę, a raczej tak wygląda, że ma szansę na to, no to mówimy o Zalewskim, który zanotował naprawdę solidne double-double. Tu dokładamy w takim razie 16 asystę w tym sezonie? No i strzel coś w tej Lidze Konferencji, żebyś miał to double-double Zalewski. No tu nic nie zdobył, ale nadal sezon wyjątkowo udany, no bo pamiętajcie, że mówimy o wahadłowym, który fajnie, żeby pojechał na Mistrzostwa Świata wraz z reprezentacją Polski. Tak się wydarzy. Grupa D. Maroko, Szwecja, Francja. No grupa niezwykle niewygodna, niezwykle silna, no ale to są Mistrzostwa Świata. Zobaczymy, jak na nich pokaże się Zalewski. Bo wiecie, wzrost oceny ogólnej i zaraz się okaże, że jeszcze tutaj dobry mundial. No i poziomala zapukają już może jakieś dużo poważniejsze kluby niż Roma. No bo jakby ja tutaj nic do Romy nie mam. Zresztą to jest klub, który bardzo lubię, ale no takie telepanie się po Lidze Konferencji, no myślę, że on chce czegoś więcej. Zatem rozpoczynając kolejny sezon, patrzymy. Zalewski cały czas w Romie, no ale jak ta reprezentacja Polski, no bo to jest w tym momencie najbardziej interesujące. Mistrzostwa, a w zasadzie puchar reprezentacji mężczyzn. Przejdźmy sobie tu szybko i tak. Polska, jeśli chodzi o swoją grupę, zajęła ostatnie miejsce. Zdobyliśmy jeden punkt, dwie porażki, jeden remis i to był remis 0-0. Więc nawet nie mamy co patrzeć na statystyki Zalewskiego, no bo jak nie zdobyliśmy ani jednego gola, no to wiadomo, że ani nie zdobył bramki, ani nie asystował, ale możemy zobaczyć, czy w ogóle zagrał. Zatem zobaczmy, czy Zalewski grał, reprezentacja Polski na Euro. Zalewski zagrał spotkań 3. No i patrząc na ocenę, no nie wyglądało to najlepiej w jego wykonaniu. I jest tutaj także Kuba Kiwior. No i to jest zawodnik, który z jednej strony jest super tematem na odcinek, no bo jest piłkarzem Arsenalu, też młodym, też rozwijającym się, ale z drugiej strony jest środkowym obrońcą, więc tak umówmy się, śledzenie tego
ile miał czystych kont co sezon. No właśnie, więc pomyślałem sobie, że w tym odcinku możemy go potraktować jako taki delikatny dodatek do tego materiału i co jakiś czas zerkać, jak tam rozwija się środkowo obrońca Arsenalu. 81 oceny ogólnej, więc całkiem ciekawie, no bo tyle samo co Zalewski, ale ten młodszy o 2 lata, więc liczę na to, że tutaj jeszcze będą fajnie się panowie rozwijali, ale skupiamy się na Nicoli, który cały czas jest w tej Romie. A do końca okna transferowego zostało nam naprawdę niewiele czasu, więc ciekaw jestem, czy on jeszcze gdzieś się ruszy. Zatem mamy 1 września, a Zalewski cały czas w Romie. W sensie, z jednej strony fajna historia, fajna przygoda, wierny jednym barwom, ale z drugiej, no chcielibyśmy, żeby coś się tutaj zamieszało. No dobrze, zobaczmy, jak tam kolejny sezon Romy. Nasza Monza stabilnie trzyma się w lidze, a Roma nie awansuje do żadnych europejskich rozgrywek. No chyba, że w pucharze coś podziałali, ale nie. No chyba, że wygrali Ligę Konferencji, ale nie. Ale czemu ich w Lidze Konferencji nie ma? Bo byli w Lidze Europy, czyli ktoś tam musiał coś wygrać, coś przegrać, żeby Roma grała w Lidze Europy, ale w tejże, w 1/8 finału, trafiła na Bayern Monachium. No to się nie pofarciło, bo Bayern w ogóle wygrał całe rozgrywki. Czy Zalewski odszedł w styczniu? Nie odszedł. Za to Jakub Kiwior poszedł do Nottingham Forest. To ciekawy ruch, muszę przyznać. Jeszcze ten Villarreal to bym zrozumiał, ale Nottingham Forest, że tutaj to się udało? No, wow. A Zalewski to już jest poziom światowy. Zresztą w sumie jak Kiwior. 82 oceny ogólnej. Naprawdę fajnie to wygląda i zastanawia mnie, kiedy on z tej Romy odejdzie. Może teraz, kiedy Rzymianie powinni potrzebować więcej pieniędzy. No ale to nie był udany sezon Zalesia. To było 19 spotkań. Sprowadzili mu Reguilona do konkurencji. Został jeszcze Spinazzola, więc to naprawdę nie jest łatwo. No i wypadł najgorzej z tej trójki. No bardzo jestem ciekawy, jak to się potoczy. No bo może już tutaj, wiecie, Reguilon sprowadzony po to, żeby na Zalewskim można było zarobić. Ciekawy jestem, jak to zostanie tutaj rozwiązane w kolejnym oknie transferowym. Już w lipcu, sierpniu 2027 roku. I kolejny sezon przeszedł nam bardzo szybko, bo Zalewski klubu nie zmienił, więc nie miałem zamiaru tutaj wam głowy nim zaprzątać. Nie mieliśmy europejskiej imprezy. To będzie 82 oceny ogólnej, tylko jakby nie widzimy tego, bo w przypadku Kiwiora to już jest 83, więc to już jest ta najwyższa klasa tak naprawdę, więc tego nie zgubimy. Na Zalewski na tą 83 jeszcze musi ewidentnie popracować. Tak samo jak wydaje się na podstawową rolę w zespole, bo Reguilon zagrał 4 mecze więcej, co więcej zagrał dużo lepiej, bo to było 6 spotkań, 4 asysty. No w zeszłym sezonie, a przepraszam, 2 sezony temu, kiedy Zalewski miał najwięcej zaufania, no to wyglądało najlepiej. Były bramki, były asysty, było super, na tu no zdecydowanie gorzej. Zresztą cały czas w klubie jest Spinazzola, więc no Nicola stracił to miejsce na rzecz Reguilona. A czy Roma odzyskała miejsce w europejskich rozgrywkach? 7 lokata, więc prawdopodobnie nic z tego nie wyszło, no chyba, że te zespoły inne jakoś sobie poradziły w Europie. Roma w półfinale Pucharu Włoch przegrywa, więc jak na razie obserwując tę przygodę Nicoli Zalewskiego, no to nic się za bardzo tutaj, jeśli chodzi o wkładanie do gabloty, nie dzieje, no chyba, że zdobędzie on Mistrzostwo Europy z reprezentacją Polski, ale do tego musimy biało-czerwonych zobaczyć na Euro, a według gry to się nie wydarzy. Bardzo silna grupa D, bardzo ciekawa grupa C, wydaje się, że dosyć prosta, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia i to, kto wyjdzie, grupa B i grupa A, gdzie jak na razie, no zaskakują Anglicy, ale to jest nieistotne dla nas, kibiców reprezentacji Polski, no bo nie ma tu biało-czerwonych. No mimo, że ta kadra nie wygląda najgorzej. Ciekawe, bardzo ciekawe jest też to, że na prawej stronie gra Borowski, kimkolwiek on jest, a proszę, to jest prawdziwy piłkarz, no jakby jestem zdziwiony, no bo nie gra, no Frankowski już pewnie skończył karierę, więc może dlatego, ale nie gra Zalewski, no ciekawe, dlatego myślałem, że to jest jakiś super regen, nie, a po prostu ziomal wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie. Gratuluję z jednej strony, ale z drugiej, dodajcie pograć temu Zalewskiemu, on miał być tu gwiazdą. Oj, fajnie, gdyby ten Zalewski był gwiazdą, ale też nowej drużyny. Zobaczmy, centrum transferowe, nie, cały czas wierny Romie. Jak ten ziomal wygrywa rywalizację ze wszystkimi, w sensie na poziom ekstraklasy, topowy piłkarz, ale no wiecie, o co mi chodzi. Tak czy siak, Zalewski cały czas w Romie. Natomiast to jest istotne, 10 miesięcy do końca kontraktu, zobaczymy, czy będzie przedłużał, czy może odejdzie za darmo, czy może zostanie jeszcze sprzedany. Wiele scenariuszy, wiele pytań, na odpowiedź może dać nam tylko i wyłącznie czas. Ale tu udamy się do stycznia, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądała jego sytuacja kontraktowa na początku tego 2029 roku. W ogóle jak to brzmi? No i zobaczmy. Okno transferowe zamyka się dziś albo już się zamknęło. Tak naprawdę to jest nieistotne w kontekście Zalewskiego. On w Romie jest.
jest? On w Romie raczej pozostanie, ale w ogóle co ciekawe, podpisał nową umowę, a to nie wpłynęło pozytywnie na wzrost jego wartości. Dziwne. A Kiwior wraca do Serie A. 28 lat. I przechodzi do Torino. Dziwny jest to kierunek, umówmy się. Bo też to Torino nie jest jakąś potęgą, jeśli chodzi o Ligę Włoską. No, zobaczymy. Roma w tych rejonach, do których nas przyzwyczajała. Natomiast jest jeszcze czas. Jest różnica punktowa taka, że ona nawet może trafić do top 4. Więc trzymajmy kciuki za Rzymian, żeby coś w tej karierze Zalewskiego drgnęło. Zatem ten sezon zakończony w Romie. Zalewski 29 spotkań, czyli więcej niż Reguilon. Jakieś bramki były, jakieś asysty były. Co by nie powiedzieć, no to był czwartym najlepszym asystentem Romy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szóstym najlepszym strzelcem w lidze. Oczywiście Romy. Romy, która zajęła w tej lidze miejsce szóste, czyli powraca do tych pasjonujących rozgrywek Ligi Konferencji. Ale serio, mam wrażenie, że to jest w ogóle pierwsza kariera ever, w której Zalewski nie zmienił klubu i stwierdził, że będzie Tottim i że będzie De Rossim. Chociaż De Rossi na koniec kariery odszedł, nie? No nic, nieistotne. Zmierzam do tego, że Nikola, ja rozumiem przywiązanie, ale może stestujesz coś nowego? No może w tym oknie. Już myślałem, że poszedł do Torino, ale nie. Zalewski cały czas w Romie. Słuchajcie, on wchodzi też w swój prime, więc skoro decyduje się w tej Romie zostać, no to niech chociaż da koncert w tym sezonie. Ale nie tylko na ligowych boiskach, ale też tych międzynarodowych, bo to chyba jest sezon, w którym będziemy mieli mundial, więc liczę na to, że Polska awansuje na Mistrzostwa Świata. No ale zanim reprezentacja Polski, no to Roma, która zajęła zaledwie 10. miejsce w lidze. No to jest fatalny wynik. Torino z Kiwiorem, 13. Jeśli chodzi o obydwu panów, tu nic się nie zmienia, jeśli chodzi o overall. No ale mamy jeszcze Ligę Konferencji, która w wydaniu Romy nie odbyła się, bo Roma była w Lidze Europy. Wyszła pewnie z grupy. 0 porażek, 3 zwycięstwa, 3 remisy. No i potem w 1/8 znowu trafili na zwycięzców. Nie, bo wyeliminowali Milan. No i odpadli z Wolfsburgiem, który wygrał Ligę Europy z Liverpoolem, więc naprawdę ta Roma nie ma farta do losowań. Nie ma także wygranego Pucharu Włoch, ale było dużo spotkań dla Zalewskiego i tego jestem naprawdę ciekawy, bo tu był potencjał na fajny liczbowo sezon. Patrzymy na sytuację tutaj. 31 spotkań. 2 gole, 2 asysty i to jest naprawdę istotne. A nie, jest Reguilon, już chciałem powiedzieć, bo wywalili Reguilona, ale nie, on jest. No czyli Zalewski wygrał tę rywalizację, przynajmniej w lidze. Zobaczmy jeszcze tę Ligę Europy, bo ona tutaj jest naprawdę istotna, bo tych meczów było sporo i to pokaże nam, jak ten Zalewski tutaj się prezentuje. I to jest 8 spotkań, 1 asysta, Reguilon 6 spotkań, 2 asysty. No więc tutaj, panowie, dosyć podobnie. Ale wiem, że wy czekacie też na rozstrzygnięcia reprezentacyjne. Czy Polska zagra na Euro? Pierwsza grupa nie, druga grupa nie, trzecia grupa nie, czwarta grupa nie. Nie, tak, jest w czwartej grupie Gana, Ukraina i Hiszpania. Taka grupa chyba by się nie mogła wylosować ze względu na 3 europejskie zespoły. Takie mam wrażenie. Już nie mówiąc o grupie F, gdzie mamy 4 europejskie zespoły, ale czy to jest istotne? Nie. Nas interesuje, jak Polska sobie poradzi, a w zasadzie jak poradzi sobie Nikola Zalewski. Przypominam, że też mówimy o rezerwowym zawodniku reprezentacji Polski. Zatem tak, mamy 1 września 2030 roku, co oznacza, że za nami mundial, co oznacza, że za nami kolejne okno transferowe. Zobaczmy, jak wyglądał Zalewski, jeśli chodzi o klub. On się dzielnie trzyma, wiernie trzyma tej Romy. Niesamowite to jest, bo tak jak powiedziałem, w większości karier, z którymi się spotykam, to ten Zalewski naprawdę podróżuje po klubach, a tutaj cały czas w jednym zespole, cały czas jest tym Rzymianinem, no ale dla nas istotne, że jest też reprezentantem Polski, no bo głównie dlatego nagrywamy ten odcinek i zobaczmy, jak z tą reprezentacją. Ej, gdzie są moje Mistrzostwa Świata? Ja powinienem tutaj to mieć. Nie mam pojęcia, czemu nie mamy tych statystyk. One powinny tu normalnie być, przecież na tym etapie sezonu już tak to robiliśmy. Sprawdzić możemy jedynie, że reprezentacja Francji była mistrzami. No, jestem niesamowicie rozczarowany, bo normalnie bez trudu sprawdzamy sobie te statystyki, a tu zostaliśmy od nich brutalnie odcięci. Polska nie wygrała Mistrzostw Świata. Wiem, wielu z was pewnie jest w szoku. No nic, no to lecimy dalej. Kurczę, czemu tak to wyszło? Nie kumam totalnie. Zatem ten dziwny sezon, w którym pewne rzeczy zostały przed nami ukryte, kończymy sobie oczywiście obserwacją Romy. Romy, która powraca na swoje 6. miejsce. To co, pik to było 2. i to był maxi. I to było tak naprawdę maksimum tego, co ta Roma była w stanie dać w ogóle. No bo nawet nie mamy zdobytego pucharu w
Włoch do tej pory. To już ta Monza, w której nic nie robię, tylko siedzę, która prawie raz spadła. Bez żadnego transferu dostaje się do finału. Ale a propos transferów, może zobaczymy gdzieś indziej Zalewskiego, nie? A Kuba Kiwior dalej jeździ po Europie. Tu zwiedzi, tam zwiedzi. Tu kopnie, tam kopnie. No Kuba, no jakby... Ta kariera miała tak wyglądać, Nikola. Tak to miało być. Ale... Ma on 12 miesięcy do końca kontraktu. Co w ogóle jest dziwne, że nam to tak pokazuje, bo my jesteśmy jeszcze w maju chyba nawet. Nie, to już jest czerwiec, okej. Natomiast to, co teraz najbardziej istotne, no to jak sobie ten Zalewski w tej Serie A radził i czy dalej jest tam Reguilon? Zobaczmy, Zalewski, 33 mecze, jedna bramka, dwie asysty. Ivan Gariel jest chyba teraz jego konkurentem. Nie ma już zarówno Reguilona, jak i Spinazzoli. No i dużo środkowych obrońców pojawił się tutaj w Romie, no której jednak czegoś ewidentnie brakuje, no bo nie są w stanie nic w tej lidze osiągnąć. No i teraz pytanie, bo za niedługo Zalewski będzie miał 30 lat, za niedługo będziemy już naprawdę późno w tym świecie piłki nożnej, więc zastanawiam się, czy gdzieś mu jakoś nie pomóc, czy gdzieś go jakoś nie przenieść. Aczkolwiek takie rzeczy wolę robić przy gwiazdach, które wiemy, że z góry raczej klubów nie zmieniają, a tutaj jako, że no z całym szacunkiem nie mamy do czynienia z topem topów, to wolę zobaczyć, jak ta kariera sama się tutaj poukłada. A może, nie wiem, coś się zmieniło i wewnątrz gry nagle Zalewski ma cechę piłkarz jednego klubu. Wątpię, ale może. No i jeśli w którymś momencie Roma chciałaby sprzedać Zalewskiego, to jest dobry moment. Kończący się kontrakt, już starszy zawodnik, ale nie. On jest tutaj cały czas, jednak też cały czas lecą mu te miesiące na kontrakcie, więc może po prostu dogadali się, że za darmo będzie mógł odejść do innego klubu. Byłoby to dziwne, no, ale nie jest... niemożliwe. Więc spokojnie pójdziemy do stycznia i zobaczymy, jak to będzie. Zatem styczeń 2032. Nie mamy tu nigdzie w plotkach Nikoli Zalewskiego, ale może coś się transferowo wydarzyło. Zalewski cały czas gra w Romie. No i Zalewski podpisał nowy kontrakt. No tyle się wydarzyło, że 30-latek, już 30-latek, zostaje w stolicy Włoch. No i zobaczmy, wierny Romie, z którą kolejny sezon z rzędu kończy na 6. miejscu w tabeli, że im się to nie nudzi, no ale może chociaż coś wygrali. W Lidze Europy po raz kolejny wyjście z pierwszego miejsca, trafili na Celtic, które wyeliminowali, ale potem Inter okazał się być lepszy, no i koniec końców Inter wygrał wszystko. W sensie jak Roma na kogoś trafia w pucharach, to potem on wygrywa, nie? Jak to się już eliminuje w fazie pucharowej. Wow. Ale wow możemy też powiedzieć, jeśli reprezentacja Polski wreszcie dostanie się na Euro w FC24. Zobaczmy. Pierwsza grupa nie. Druga grupa nie. Trzecia grupa tak. Ale jaka to jest grupa? Anglia, Niemcy, Finlandia. Słuchajcie, to brzmi jak, nie wiem, Francja, Austria, Holandia. Strasznie ciężka grupa. I niestety trochę za późno zakończyłem ten sezon, więc nie zobaczymy, jak on wyglądał w wykonaniu Zalewskiego. No ale już zaraz skupimy się na Euro i myślę, że to zdecydowanie bardziej interesuje i mnie, i was, niż jakieś tam jeden sezon Serie A. W sensie tych sezonów mieliśmy już naprawdę dużo, więc ten też nie był jakiś szczególny, to chyba klasyczne 6. miejsce, klasyczna Roma. Zatem zobaczmy, jak ta reprezentacja Polski na Euro sobie poradziła. Euro nam nie uciekło, to ważne. Tutaj nie patrzymy, czy wyszliśmy z grupy. Wyszliśmy nad Niemcami. W ćwierćfinale Polska trafiła na Włochy, no i Italia pokonała nas 4-2. Ale teraz pytanie, czy w tym, myślę, że bardzo szczególnym dla siebie meczu brał udział Zalewski. Zobaczmy w takim razie. Reprezentację Polski na Euro. Zalewski jest. Zagrał w 4 spotkaniach, czyli we wszystkich na ocenę 6. Oczywiście to nie jest szkolna szóstka, tylko 6/10, ale realnie no to bardzo okej. Tu widzicie jeszcze naszych najlepszych strzelców oraz asystentów, ale fajnie, fajnie, że Zalewski gra w tej kadrze. Pytanie, czy to może przełożyło się jakoś na jego transfer? Nie, cały czas jest w Romie. Myślę, że teraz, jak już ma 30 lat, jest w tym klubie taki kawał czasu, no to jest co najmniej kapitanem, w sensie co najmniej, no że jest po prostu kapitanem, no nie widzę innego scenariusza. Jest to urocze, w sensie ja wiem, że mówimy o tej serii, gdzie chcielibyśmy zobaczyć wiele ruchów w wykonaniu jednego zawodnika, ale z drugiej strony, jak myślę o tym piłkarzu, jak myślę o tym, że został wychowany przez ten klub, kurczę, no to do niego pasuje, nie? W sensie, kto jak nie Zalewski miałby w tej Romie tam przesiedzieć całą karierę, pójść w ślady tych największych z największych? No pasuje mi to jakoś, no, ale fajnie, żeby był w stanie z tą Romą
jeszcze coś osiągnąć. Zatem kolejny sezon za nami i za Nikolą Zalewskim. Sezon, no, w którym ta Roma pogrąża się w przeciętności. 9 miejsce, bardzo daleko od jakichkolwiek poważnych wyników. Puchar Włoch także nie zdobyty, więc jedynie trofea w Europie. Zobaczmy więc tę Ligę Konferencji. Oczywiście grupa jak zwykle wygrana. Potem w 1/8 przeszli Lugano. Jakby to im się nie udało, to już naprawdę nie miałbym pytań. I potem Roma odpada z Villarreal. Jest to rzadki przypadek, w którym żółta łódź podwodna tonie w kolejnym etapie. Naprawdę, no. Wreszcie ktoś nie wygrał, kto wygrał z Romą. Ale marne to raczej pocieszenie. Nikola Zalewski to już jest 31 lat na karku. Ocena ogólna, no, wydaje się, że w takim razie maksymalna, bo 82. I ja, zaczynając ten odcinek, absolutnie nie miałem pojęcia, jak wygląda jego potencjał, więc no wychodzi na to, że tak wygląda jego potencjał. A jeśli chodzi o ligowe zmagania, to w sumie okej sezon. W sensie 36 spotkań, 4 gole, żadnej asysty, co raczej dziwi. 6,3 oceny. W Lidze Konferencji 9 spotkań, jedna bramka, więc Zalewski przestał podawać. No nie wiem, może też wykonuje na przykład rzuty karne, jest to możliwe. No i wtedy ta liczba goli jak najbardziej zasadna. Ale jestem głęboko zadziwiony tym odcinkiem, bo wiem, że powtarzam to po raz setny dziś, no ale to, że on nie został ani razu przetransferowany, to jest chyba pierwsza kariera, którą widzę ever, w której on się nigdzie nie rusza, nie? I czemu akurat to musi być kariera, w której liczymy, że on się gdzieś ruszy? Złośliwość rzeczy martwych. Kolejny rok, kolejny klub Kuby Kiwiora. No i to jest ciekawa kariera. No i tutaj się naprawdę dzieje. Teraz emeryturka w Żyronce, Barcelona. Piękna sprawa, tak trzeba żyć. A czuję, że jakbym zrobił karierę Kuby Kiwiora, to byśmy obserwowali najbardziej wytrwałego i lojalnego żołnierza Arsenalu, nie? Jestem o tym święcie przekonany. Tak jak mamy w przypadku Nikoli Zalewskiego w dzisiejszym materiale. I ten Zalewski ma już 32 lata, nie? Im dłużej tu siedzę, tym bardziej w sumie myślę o tym, że to jest jednak specjalne, że on w tej Romie został. W Romie, która kolejny sezon kończy na miejscu 11. Masakra. Pucharu Włoch nie ma. No w Europie nie mamy na co patrzeć, natomiast jest jeszcze reprezentacja Polski i Mistrzostwa Świata, na które nasza kadra nie, a jednak pojechała. Gramy znowu z Niemcami, znowu z Argentyną, jeszcze gdzieś tam Węgry na dokładkę. Okej, Zalewski jest gotowy, zagrał 38 spotkań w tym sezonie, czyli razem, no, z paroma innymi był piłkarzem, który chyba wystąpił w każdym meczu, przynajmniej na pewno w każdym meczu Serie A, co trzeba powiedzieć, robi wrażenie, no bo już swoje lata ma. Tak samo jak Kuba Kiwior, słuchajcie, no. 34-32, no to pokazuje, jak daleko żeśmy w tym wirtualnym świecie już zajechali. Tymczasem, powiem szczerze, czekam na to, co wydarzy się dalej na tych Mistrzostwach Świata, bo Polska z drugiego miejsca wychodzi z grupy, gdzie były Niemcy, gdzie była Argentyna. Swoją drogą, piłkarze z Ameryki Południowej zajęli ostatnie miejsce w tej grupie i Polska trafia na Meksyk. No pachnie to tymi spotkaniami w Katarze. Tu Argentyna, tu Meksyk. Ciekawie. Chciałbym jeszcze mimo wszystko sprawdzić teraz te statystyki, gdyby ewentualnie gdzieś tam uciec miały nam te Mistrzostwa Świata, więc zobaczmy przynajmniej, jak w grupie poradził sobie Zalewski. No zagrał. Okej. Okay. Jakby tyle z historii. No i zobaczmy, czy do historii przejdą te Mistrzostwa Świata w wykonaniu reprezentacji Polski. No chyba tak, bo reprezentacja wyszła z grupy, to wiemy. Potem Meksyk pokonała 2-1. No i teraz przed nami starcie Polska-Niemcy w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Okej? Okay? No jest ciekawie, jest wysoko. Ale czy będzie do przodu? Zobaczmy na tabelę. Zobaczmy Mistrzostwa Świata. Czy Polska gra dalej? Niestety nie. Niemcy, Portugalia. 3-2. Ale to musiał być mecz. Ale co istotne z naszego punktu widzenia, w każdym z tych spotkań zagrał Zalewski. No i ten taki dodatkowy element tego odcinka, czyli Kuba Kiwior. Jeśli chodzi o strzelców goli, patrzę, czy są tu prawdziwe nazwiska, ale nie wydaje mi się. No i słuchajcie, wydarzyły się zmiany, ale nie chodzi o Nikolę Zalewskiego, który cały czas jest w Romie. Nie chodzi o 35-letniego Jakuba Kiwiora, który cały czas jest w Gironie i kończy mu się kontrakt za miesiąc swoją drogą. Chodzi o nas, bo musieliśmy przejść do Torino, bo nasza Monza spadła. Torino, miejsce 6, miejsce nad Romą. 9. Ekipa ze stolicy, w której to Zalewski, no mimo wieku już takiego naprawdę powoli zaawansowanego, gra cały czas. 2 gole, 3 asysty, 38 spotkań na karku, czyli razem z Pembele, który zajmuje prawą stronę, gra wszystko. No trzeba powiedzieć, że ta cierpliwość oddała, no bo wszyscy ci konkurenci po drodze odeszli.
weszli, więc jest to, no, niewątpliwy plus, jeśli chodzi o punkt widzenia Zalewskiego, no bo gra cały czas. No szkoda tylko, że ani jednego trofeum nie zdobył w całej tej karierze, którą tu symulujemy. Oczywiście był elementem tej drużyny, która osiągnęła poziom ćwierćfinału Mistrzostw Świata. No ale porównując to chociażby do jego dotychczasowej kariery w naszej rzeczywistości, czyli zdobytego europejskiego trofeum, bo zdobył przecież Ligę Konferencji, był chyba w finale Ligi Europy, tak mi się wydaje, więc no było tego dużo. Inaczej, dużo więcej niż do tej pory. Zatem kolejny sezon za nami. Sezon, w którym Roma zajmuje 9. miejsce, Juventus nie wygrywa ligi. Czemu mówię o Juventusie? Bo tak jak klubu może Zalewski nie zmienia, tak Kuba Kiwior, proszę bardzo, jest piłkarzem Juve, poszedł na kontrakcie, pewnie żeby być elementem rotacji większej, no bo raczej wchodzi tutaj z ławki też przez to, że już spada mu cena ogólna. Natomiast ciekawie, patrzę, czy nie chciałby skończyć kariery. Nie mamy takich informacji tutaj. Może zobaczymy je w przyszłym sezonie, ale skupiając się jeszcze na tym, zobaczmy, jak tam Zalewski w lidze. Znowu, wszystko praktycznie od deski do deski. No ale może sprawdźmy jeszcze Puchar Włoch, bo a nuż widelec okaże się, że Roma wygrała trofeum. Nie, wygrał je Kuba Kiwior z Juventusem. W międzyczasie mamy Mistrzostwo Europy swoją drogą, na które Polska się nie dostała. Niesamowite to jest. Mam wrażenie, że te grupy za każdym razem wyglądają identycznie. I ciekawe, że reprezentacja Polski, która osiąga ćwierćfinał Mistrzostw Świata, nie dostaje się na Euro. Pachnie starymi czasami, co? Kiedy naprawdę, no, Polacy mieli nieprawdopodobne drużyny, a na Euro nie byli w stanie się nawet dostać. Mamy rok 2037. Ja wiem już, że zbliżamy się do końca naszej kariery. Nie pamiętam, kiedy ona dokładnie się kończy, ale no, naprawdę Zalewski musi się z tą Romą spieszyć, żeby coś osiągnąć. A w lidze się to nie udaje. W Pucharze Włoch się to nie udaje. Indywidualnie zaczyna już spadać mu ocena ogólna, no i nie ma co się z tego powodu dziwić, no bo to już jest 35-letni piłkarz, 37-letni Kiwior, w ogóle jeszcze gra w piłkę, co jest samo w sobie zaskakujące, no i spada mu ocena już do 77. I ciekawy jestem, jak taki Kiwi w ogóle wygląda, czy on coś rzeczywiście gra w tym Juventusie. Gra 25 meczów, tak naprawdę co? Bichabu jest piłkarzem, który zagrał więcej spotkań na tej pozycji, Guzman jeden mecz więcej, Wilfried Tsingo więcej, no ale to jest ważnym elementem zespołu. Ale nas bardziej interesuje Roma, gdzie mam nadzieję, kapitan Zalewski starzeje się naprawdę nieźle. 38 spotkań, po raz kolejny wszystko wybiegał. 7 goli, 4 asysty. To był dobry sezon. Więcej takich i prawdopodobnie widzielibyśmy go w innym klubie, ale z drugiej strony, no już teraz to w ogóle by było dziwne, jakby on poszedł gdzie indziej. Rozpoczynając kolejny sezon, klikam na Nikolę Zalewskiego, bo myślałem, że będzie kończył karierę po tym sezonie, ale nie. Kuba Kiwior, on ma takie plany. Okej, dobra, bo jakby on nie chciał kończyć, to naprawdę byłbym zdziwiony. No bo rzadko kiedy gra decyduje się prowadzić zawodników z pola do takiego wieku jak Kiwi, więc bardzo się cieszę, że też on jest tym dodatkiem do odcinka, bo naprawdę jest dzięki temu zdecydowanie ciekawiej. No ale teraz zobaczmy, jak Zalewski poradzi sobie w być może już naszym ostatnim sezonie. No i zobaczmy, jak ta Roma w tym może ostatnim sezonie. 9. miejsce, no czyli można powiedzieć normalnie, ale czy Zalewski podniósł trofeum? No nie podniósł. Natomiast po raz kolejny, słuchajcie, 38 spotkań. To muszę powiedzieć, że naprawdę robi wrażenie. To jest prawdziwy polski James Milner już w tym momencie. 4 gole, 2 asysty. Ja też szybko zajrzę do Juventusu, bo tam Kuba Kiwior na koniec swojej kariery zagrał cały sezon w Juventusie. Szanuję. No i też wybrał ciekawy rok na zakończenie kariery, no bo tutaj jest jeszcze mundial, na który reprezentacja Polski jednak nie pojedzie. To też w sumie zrozumiała decyzja o końcu kariery Kiwiora. No niestety, nie mamy tutaj biało-czerwonych i zastanawiam się, czy w ogóle nasz menadżer też tu nie zdecyduje się karierę zakończyć. Zaraz to sobie zobaczymy. Tak jest. Przechodzimy na emeryturę. Prawdopodobnie rok przed Nikolą Zalewskim, który zaliczył karierę z jednej strony mega interesującą, bo całą w jednym klubie, w którym miał problemy, no bo nie miał często tego podstawowego składu, ale potem został liderem. Myślę, że także kapitanem tej drużyny, a jeżeli nie, to takim prawdziwym, wiecie, liderem bez opaski, no bo grał po prostu każdy mecz przez te ostatnie lata swojej kariery, więc było to arcy interesujące. Natomiast liczyłem na parę tych zmian klubów. Myślę, że w kolejnej karierze zawodnika troszkę bardziej będziemy im pomagali, tym bardziej, że mam pomysł na gwiazdorski odcinek, gdzie już prawdopodobieństwo zmiany klubu będzie dużo mniejsze. Tu liczyłem na dużo więcej rotacji, ale te zapewnił nam Kuba Kiwior, więc w sumie i wilk syty, i owca cała, no bo tak właśnie cała kariera, jak Totti i De Rossi. Całe serce oddane Romie. W sumie mi się podobało.